4. Słabo, bo to jest pierwszy lot. No wiem, no, no mam nadzieję, że jakiś tam wiesz. 10 lat? Tak. Równo 10 lat. Równo 10. 6, 7, 8, 9 i 10. Ubiję. Mhm. Raz. Feel no pain. Raz. Dwa. Feel no pain. Dwie rany już ma zadane. Ale dwie rany już ma zadane. Czyli jeszcze dwie mu zostały. No. Ile ten twój magiczny patrzik ma tutaj? Co? Pancerza? 14. I on ma You Don't Die? Tak. I w pierwszej turze czy strike składy spadają? Pierwszy. Pierwszy nie spada, drugi nie spada. A powinien. Nie powinien. Fajnie by było, jakby spadł. Jeszcze daleko. Jeszcze bardzo daleko. Kto wymyślił grę? Amerykanie? Anglicy. Anglicy. Anglicy całe lata temu, już ponad 25 lat. No. Czyli chyba oni nie budowali gazoportu, bo im się budynek niestety cysterna zawaliła, tak? Tam są. Co by ci tu zrobił? Jadą, bez odbioru jadą. Wiesz, jest tak, Marin? To nie jest tak, Marin. A co to jest? To jest Chapter Masters. A, Chapter Masters. Power System. Pełną dużo czapkę mm-hmm. Amerykanie już przeszli nawet w sprzęcie bojowym na oświetlenie LED-owe. Tak, tak. Pociski jeszcze tradycyjne, czy już? Nie, laserowe, wszystko znaczy, już. Tutaj nie, no tutaj to jest pocisk w ogóle sterowany przez gościa, który jest w tym pocisku włączony. Taki wow. Umiera sobie facecik i żeby go nie zmarnować, jak jest jakimś fajnym żołnierzem, to go wkładają w pocisk i on działa jako komputer. Tak? Bo to jest takie założenie, że ludzie po upadku jakimś tam wymyślali super w ogóle sztuczną inteligencję, jakieś takie super roboty, po wojnie z tymi robotami stwierdzili, że technologia jest zła. I na wiele wieków ta technologia została zapomniana całkowicie, więc oni odgrzebują niektóre rzeczy, niektóre tworzą na nowo, na przykład... Czołgi z japoński? Czołgi na przykład budując, nie ma takiej sytuacji, że nie naprawiają, tylko oni śpiewają jej hymny, nie? Naprawcze, smarują olejkami, takie niby mają rytuały. Są po prostu instrukcje jak naprawiać czołgi, tylko że zamienione w takie sprawy religijne, jak tego, nie? Uh-huh. To była taka właśnie ich wewnętrzna religia. Adeptus Mechanicus. Tak jest. Ja bardziej interesują mnie ci duzi dość. On mieści się w zbiornikach. No to jest tylko taka zdóbka, ale generalnie jakiś helium albo jakiś inny własnobuchowy gaz. Aha, do czego? No, bo ja wiem. Oni tutaj mają wszelkie na napędy i dupy. Ha, to jest chyba wodór, no. Może być wodór. Albo hel do gadania, no, ty wie. Dobra, ty będziesz mógł iść dotąd, tylko tą szkaną szarży. Wow. Strasznie daleko. No tu jeszcze nic nie zrobię, nawet nie będę mógł. Ach, tak. Chcesz się bawić? Chodźcie, chłopaki. Ilu uczestników jest w gry? Zwykle jest jeden na jednego, ale można grać też dowolną kombinacją parzystej ilości, tak? Byle byłyby dwie strony. Jak długo czasu trwa gra? W zależności od punktów. My tak grałem tak dosyć pokazowo, czyli wystawiliśmy bardzo to, co jest po prostu, bez żadnych punktów, bez liczenia. Ale jeżeli gramy na małe punkty, takie powiedzmy do 600 punktów, to jest to około godziny gry. Wow. Jeżeli ktoś umie grać, nie? Jeżeli nie uczy się, czyli wie o co chodzi i musi sprawdzać zasad co chwila. Nawet przy takiej instrukcji obsługi liczącej 208 stron tak, skróconej wersji. Tak, bo ta instrukcja obsługi w gruncie rzeczy jest... Założenie jest takie, że ją znamy już, nie? Aha. Więc jak już ktoś to poczytał, to już nie musi tam co chwila zaglądać. Bo w niektóre gry się gra 6 godzin. I tak.
No to też się tak da grać, jeżeli zagramy na jakieś duże punkty, jeżeli to rzeczywiście to może... Tak, tyle jest. Ale założenie tak do 2 godzin na grę to jest tak... Ale kto to? Co? Za blisko się przestępiłeś? Za daleko. Za blisko mnie? Jak te zbiorniki z wodorem wybuchną, trafione czymś, to współczuję gościowi. On i takie rzeczy przeżywa. Ludzie są bardzo twardzi. Tak z ciekawości, te pająki skąd się wzięły? Te pająki? Aha. To jest w ogóle pradawna rasa, która kiedyś była normalnie z krwi kości, ale została oszukana przez bogów. Ci bogowie się nazywali Tsitanami. Dali im metalowe ciała, ale tak samo ich zniewolili. Potem wybuchła wielka wojna z tymi bogami, ci bogowie zostali pokonani. I od tamtego czasu te roboty zamknęły się w takich grobowcach i czekały na, można powiedzieć, lepsze czasy. I teraz nadszedł czas, że one znowu się przebudziły i patrzą, co się dzieje w całej galaktyce i próbują odzyskać swoje imperium. Co jest prowokowało do obudzenia? Tak jak Godzilla, jakiś wybuch nuklearny? Nie, nie, tutaj ogólnie, tak, bo jest taka inna rasa, która wędruje po całym uniwersum, się nazywa Tyranidzi. Jest to taka wielka biomasa, która... Obcy. Alieni. Robale pożerają wszystko na swojej drodze. I głównym założeniem jest z powrotem odzyskanie ciała. A biomasa jest czymś, co przerabia całą organiczną masę w całym kosmosie i stwierdzili, że jest to dla nich zagrożenie. Aha. Że nie będą mieli jak znaleźć tych ciał, które mogą się przemienić. Dlatego ich milczący król przebudził ich grobowce. Innym założeniem jest też po prostu to, że ludzie odbierając kolejne planety, przypadkiem odkrywają te grobowce też, tak? W tym no momencie niszczą, chodzi tak. do przebudzenia też. Dobra, zrzućmy coś na głowę w takim razie. Ale nie, najpierw moce psychiczne. Masz całe 5 kostek. Całe 5 kostek. Jak ty masz jakieś całe, nie wiem, 20, 30? Nie, 10. Wow. Co robisz? Niszczę cię. Czego nie robisz? A gdzie mieszkasz? Nie chcesz? Ja mam się tak po ciebie, nie? It's a hit. No to masz pęd. Pęd. Na zapis. A no. Tu ma pan też jakiś? Taki szóstka. Wow, 3 razy. Ale poczekaj, ty masz w ogóle jakiś pancerz teraz. Czy to ma kreska czy ten? Kreska. Kreska? No to mam tego reanimem. O, jedynki przerzucane. 3 razy. Czyli 6. Czyli 2 razy. Ile? No to nie. Musi podstawka. No to jest i ten. Piechota, tak? O czy? O forsach, nie wiem, włączaniu forsów i tak dalej, wiesz. Dobra, ale chyba 12 strzałów, bo... 12, dobra. To przy takiej nowoczesnej technice, lasera, jest zwykła miarka. No, jest potrzebna! Do mierza laserowego. Możemy tę miarkę laserową, ale drugo kosztuje, już same modele są drogie. Same drogie modele są drogie. 6 strzałów po tych łebkach. Okej. A są
pracuje, czyli... Widzę jakieś tak, 4 tak, siła? 7. No to. Przepraszam za uwagę, ale jestem perfekcjonistą. Pamiętacie Camerona i jego Titanic? Odtworzył nawet mapę nieba z dnia tragedii. Tak. Chyba, że AP3 jest. AP3+? AP3+. Ładować i inne takie rzeczy. Aż do 5 portów? Z karabinów. W tych gradów, tak? No, w tych 3 razy. Ja! Stary! Dobra, to pojedziemy się. Raz, dwa... A i... Kupia! Jeden, niestety padła. Czy gra jest lokowana w jakimś wieku? Generalnie założenie jest takie, że... Tak, u nas to jest trudniej, bo chciałbym rzucać angielski. Jak w przypadku pochodzi po angielsku, polskie wersje często są ciężko przetłumaczone, więc raczej ich nie polecamy. Ale powiesz, że XXI wieku. A co? Powiesz, że XXI wieku. Ale mówiło o czym innym. A ta gra, lokowana? Nie. A nie, moment, o to chodzi. Ja myślałem, że chodzi o wiek, ile musimy mieć dzieciak. Nie, to jest 40 tysiąclecie. I jeszcze paragony z papieru. Mówiłem o tym, że kilka się trochę cofnęła w tej grze. A są z kanon? Po tych drachach cały czas. No bo strzelałeś z tego. No nie. No strzelał, czyli na lasery paliły. Znaczy nie lasery, tylko... No z tego paliło w to, a z tego tak samo strzelałeś. Tak, tam strzelałem. No dobra. Okej. Nie strzelałem. Z czego tak? Bo ona się zależy. Jedna broń normalnie, jedna szansa przodu, nie? A są w kanon normalne. Siła? Siła 6. No, 5 cali. O kurno. 2 cali. Do czego to służy, te filtry? To służy do oznaczenia strzałów, które wybuchają, tak? Jaką powierzchnię ktoś trafia? Dobra. Wawra tej 3 znaczniki. A dlaczego w różnych kolorach? Znaczy kolory nie mają znaczenia. Chodzi o to, że tu mam takie dwa znaczniki mam tu połączone, tak? Aha. Bo ta broń pozwala dokładać kółeczko obok. Ten znacznik po prostu przy innym. Na tą stronę. Jakie fajne cyfry. Dwa braty i dwa wiodry. Cztery razy wybraca w tej chwili, bo to już ten wybrany jest trafiony, tak? Dwa z tego i dwa z tego. No bo tak dostaną, nie? No ale później przesuwasz tak. No tak, przesuwasz tu masz. No tak, czyli dwa. Ale w sumie, liczę w sumie. Dwa, cztery, sześć. Dwa. Tutaj mam trzy te tylko. A. Tu mam znowu dwa, cztery. A tu mam trzy plus. Dobra, tak. No. Trzy razy. Trzy razy. Rally mech. Od pierwszego kłopotu się nie sprawdza. No nie. Znowu młody. Jeszcze raz. Rada. A co ty teraz? Tak. No bo realnie mamy protokół. Rana realnie. Ile rana pisałeś? 3. A 4 miało być. A 3, przepraszam, dobra. Nie, ja bym się pogubiłem, bo tu czytałeś rana i save, dobra. I w tych drugich. No to byłem mocny z trzech, tak? Żebym zwiedzał tam do zrobienia. Mm-hmm. Że pierwsza mnie wyszła, nie? No, to okej. Tak. Tak, to są, że ty się tam sam, nie? 40 tysięcy,
Kręci się taki młody chłopak, długi, ten na włosy wygląda jak taki gościu na ADHD. Nie dawajcie z nami. Będzie problem dla nas. Ja tam wolę pić. Dobra. 16 figurek na 6 gram. Trzeba ogarniać się, czy trzecie medytowanie. Powiem ci, że nie można tak określić, kto ma największą wartość, ponieważ... Właśnie czytałem czegoś podręcznik, ale nie mogę się... Nie ma takich, nie dawajcie. Ale czy kiedyś będzie to... Próbowałem to zrozumieć, ale nie za bardzo mi się udawało. Tak mniej więcej. Ja jako technik organizacji reklamy czuję się osobiście obrażony. Bez trzech. Nie raz. Ale nie mogą teraz szarżować, spokojnie. Nie ma. Na czym polega gra? Na pomocy kart z różnymi kolorami wagonów. Naszym zadaniem jest wybudowanie połączeń kolejowych między miastami europejskimi. Okay. Mamy je określone w zadaniu. Jest jakieś pendolino? Na razie nie ma pendolino. Czyli ma szansę chodzić, tak? Ma szansę się pojawić. Powiedzcie, na czym gra polega? Tak, nie wiem. Na uciekaniu. Musimy wydostać się z komnaty w labiryncu. I to jest gra, w której jest tylko... Znaczy, albo wszyscy jesteśmy zwycięzcą, albo wszyscy przegrywamy. Nie wiem, pierwszy raz nie gramy, to jest zobaczymy. Gra się nazywa Ucieczka, tak jest. Dziękuję. Mogę jakie oryginalne cyfry? Trochę mi to przypominało Hamela. Tak, bo ja tam jeszcze koledzy też gramy w Warhamela, to jest taka bardzo pieśni. Czemu taka mała plansza? Czemu taka mała plansza? Aha. Mniej figurek. Jak na nasze możliwości tutaj. Mniej figurek niż w Warhamela. Zdecydowanie mniej. Co gracie? Jedno z nas będzie kupą maskowaczem, a drugie detektywem i będziemy się gonić. Ojej, to już uciekam. Nie, chcieliśmy wiedzieć, ale nie było niestety. No i co? To nie jest to. Pięćset pięćdziesiąt. Co to za gra? Rok!
Zwłaszcza pierścieni. A takie popularne to tam na ile? Ale te porządki to ja skończyłem. Jak się umówiłeś z kolegą? 960, jak się jest dowiedza? 2000 kiedyś. Nie widziałem, że z Wyspy Wielkanocnej posągi grały w filmie. Nie widziałem. To popisać scenie wyżej świecały. To zależy od scenariusza, tak? Jak wykonać zadania scenariusza?